kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Remigi. Gdy święty Remigi żył i czynił cuda, a było to w VI wieku po narodzeniu Chrystusa Pana, we Francji panował wówczas król Klodoveusz, poganin, żonaty z Klotyldą, królewną burgundzką, chrześcijanką. Król ten prowadził wojnę z Niemcami i widząc, że Niemcy zwyciężają, uczynił ślub, że gdy uda mu się zwycięsko wyprzeć nieprzyjaciela z granic państwa, przyjmie religię chrześcijańską. Po tej obietnicy szczęście w boju przechyliło się na jego stronę. Niemcy uciekali w pośpiechu przed zapałem, jaki ogarnął Francuzów i uznali się za zwyciężonych. Po skończonej wojnie król ślub wypełnił i w obecności nieprzeliczonego tłumu przystąpił do sakramentu Chrztu Świętego. Gdy przyszło do pomazania chryzmem świętym, przekonał się święty Remigi, że kleryka, który miał przynieść i podać olej święty, nie było przy nim i dojrzeć go przez ciżbę głów ludzkich nie mógł. Wzniósł oczy w górę święty arcybiskup i usta jego poruszyły się modlitwą gorącą. I oto zgromadzony lud ujrzał gołąbka białego jak śnieg, niosącego ampułkę z oliwą. Zatoczył krąg nad głową arcybiskupa i siadł mu na ramieniu. Gdy arcybiskup, drżąc ze wzruszenia, odebrał od ptaszka ampułkę z oliwą, gołąbek znikł, a jednocześnie w kościele rozszedł się nadzwyczaj przyjemny wonny zapach. Po namaszczeniu króla Klodoveusza, którego nazwano Ludwikiem, zachowano ten cudowny olej w osobnym schowku i używano go tylko do namaszczania królów podczas koronacji i dlatego królów Francji nazywano pomazańcami bożymi. Cud ten, którego naocznym świadkiem były tysiączne tłumy pogan, tak podziałał na nich, że bez nakazu królewskiego, bez namowy chrześcijan zgłaszali się do świętego Remigiego z prośbą o chrzest.